Sportoker Ekstra, Jakub Szymański, dzień dobry, a dzisiaj ze mną w studiu Robert Parzęczewski, bokser zawodowy. Witam Cię, Robert. Witam serdecznie. Robert, no to zacznijmy od Twojego zdrowia. Jak zdrowie? Jak zdrowie, z porządku, dziękuję bardzo. Tutaj dbamy z całym sztabem o to, co miesiąc jestem na początku miesiąca. Wszystkie badania są robione, żebyśmy po prostu tego nie zajechali, żebyśmy te wszystkie obciążenia i wszystkie treningi dostosowali pod mój dotychczasowy na dzień dzisiejszy stan zdrowia, czyli jeżeli już jakieś tam przemęczenie wychodzi, to już od razu to z krwi czy z tych wszystkich badań widać i robię po prostu w trakcie przygotowania 2 dni odpoczynku, żeby po prostu się nie zajechać. Mówisz, że kluczem jest to, żeby się nie zajechać. Byłeś zajechany pod koniec zeszłego roku? No tak, bo miałeś walczyć, tak? Miałeś walczyć w Dąbrowie Górniczej, o ile się nie mylę. No a w końcu pojawił się komunikat, że Twoja walka jest wycofana z karty. No tak jest, no to tutaj ambicjami bardzo jechałem, po prostu chciałem jak najwięcej zrobić w jak najkrótszym czasie i po prostu no, po tych walkach nie odpoczywałem, nie miałem żadnej tam wakacji, robiłem ciężki okres przygotowawczy, robiłem ciężką walkę, 3-4 dni przerwy i od razu wracałem, po prostu no zajechałem, organizm, tam wstępna anemia mi wyszła, brak żelaza, a tutaj wiadomo, że przy niskim żelazu. Czy po prostu zmęczony byłeś? Po prostu przetrenowany, zajechany, niedożywiony. I zacząłem współpracę z Marcinem Gandykiem, z dietetykiem oraz Jakubem Chyckim, trenerem od przygotowania motorycznego z AWF-u. No i oni mnie wyprowadzili w 6 tygodni do formy, do zdrowia. I od 1 stycznia, czy tam od 3 stycznia po tych sylwestrach, po tych wszystkich tych świętach zacząłem już okres przygotowawczy pod walkę, bo ja już widziałem od dawna, że to będzie początek kwietnia. Że coś się szykuje. Nie, bo tak jak patrzymy na taki grafik pięściarzy zawodowych, no to widzimy najczęściej 3-4 walki w roku, czasem 2. No to ktoś by mógł tak pomyśleć z zewnątrz, że to jest dość mało, no ale by wyjść do tego ringu na te 3 czy 4 walki, no to potrzeba bardzo dużo czasu wcześniej, tak, żeby się przygotować po prostu. Tak jest, wiadomo, że tam niektórzy mówią, że jak się wygrywa szybko przed czasem, to można od razu robić kolejną walkę, bo nikt nie zdaje sobie sprawy, że po prostu ta walka to tak naprawdę to jest najmniej męczące z tego wszystkiego, bo jest te 3-miesięczny okres przygotowawczy, to jest bardzo ciężki okres przygotowawczy, a jeszcze jak się zdarza ciężka walka, czy to pełen dystans, czy zawodnik, który potrafi pod mocą uderzyć, no to tak samo to odczuwa się i 2-3 dni po walce dalej to czuć, że ten zmęczenie organizmu. Mówisz, że troszeczkę zmieniłeś podejście do tego, jak trenujesz. To powiedz, możesz już normalnie trenować na pełnych obciążeniach? Tak jest, trenuję ciężko na pełnych obciążeniach. Przede wszystkim ta przerwa wymuszona dużo mi zregenerowała, bo raz, że doszłem do 100% do zdrowia, a przy okazji już dawno nie odpoczywałem tak długo. Tak? Bo to tobie aktywności w ogóle zabroniono w tym czasie, tak? Przez dwa tygodnie po ogłoszeniu, że nie będę walczył, to praktycznie tylko spałem, jadłem i siedziałem podpięty pod kroplówką, żeby uzupełnić te wszystkie wartości odżywcze. Później przez kolejne 2 albo 3 tygodnie to jeździłem na AWF, ale to takie bardziej robić stabilizację, koordynację, bardziej się zapoznawać z trenerem Chyckim. Więcej było rozmowy, analizy, a mniej treningu i dopiero tak naprawdę, a w święta, bo nawet chyba w święta Bożego Narodzenia zrobiłem pierwszą przebieżkę, bo już miałem pozwolenie i po świętach, po sylwestrze zacząłem już ostre przygotowania. A powiedz, jak z wagą w czasie takiego pustego okresu, bo ja słyszałem, że ty dużym amatorem słodyczy jesteś w ogóle. Tak, bardzo uwielbiam wszystko, co jest słodkie. No teraz się zawziąłem, bo nie ukrywam, że no ważę cały czas tyle samo, tak jak zawsze ważyłem w tych granicach 86-87 kg, więc mam około 10 kg do rzucenia, no ale mam dużo mniej procent tłuszczu niż mam przeważnie, ponieważ no, nie podjadam, mam tutaj rozpisaną dietę przez Marcina Gandyka, któremu jestem bardzo wdzięczny, tutaj jeszcze przyjaciel Sławek Daczkowski mi bardzo tutaj pomaga razem z jego partnerką Martą, tutaj nie zdążę sobie jakiegoś tam posiłku zrobić, ale bo już po prostu ta monotonia mnie zabija, to tam zamieniają mi jakiś posiłek, żeby to było wszystko wedle rozpiski Marcina, ale żebym coś tam mógł sobie w cudzysłowie zdrowego zjeść.
No to jaki zamiennik. Ty mówisz, że troszkę mniej tłuszczu. No, drodzy Państwo, tak wygląda 4%, tak? 4% tkanki tłuszczowej w organizmie w tym momencie? Tak, tak wychodzi na tych maszynach. Ja sobie zdaję sprawę, że maszyna na maszynie jest nierówna, tak? Bo ktoś mi powie, że 4% to jest nierealne, bo 4% to mają kulturyści. Owszem, a tyle, że dla mnie to nie zależy mi to, czy to jest 4%, czy to jest 14%, ale chodzi o tą wartość, że na tych maszynach, na powiedzmy 2 tygodnie przed walką miałem 2 razy więcej tych procent tłuszczu niż mam teraz na ten miesiąc. Z czego ty będziesz zbijać, jak ty tłuszczu nie masz? No z wody. Właśnie tutaj Marcin razem i czy z Kubą, czy z Grzegorzem, z moim trenerem od boksu są pewni, że po prostu łatwiej mi to zajdzie niż przeważnie, bo zawsze zbijam tyle samo kilogramów, albo podobnie na wodzie, mając więcej procent tłuszczu, a teraz ponoć to zejdzie łatwiej, zobaczymy. Wróćmy na chwilę do tej poprzedniej walki, tej ostatniej w 2019 roku z Mendim, wygrana na punkty. Ty powiedziałeś po tej walce, dramat, katastrofa, cofnąłem się w rozwoju, to są twoje słowa. Faktycznie było tak źle, czy może to już troszeczkę to zdrowie rzutowało na twoją dyspozycję? Czyli wiadomo, jestem akurat, może to być plus, może to być minus, może to jest moja wada, czy tam zaleta, no ale jestem szczerym człowiekiem i mówię to, co mam na języku i to, co to po prostu tak odczuwam na ten moment. No, na tamten moment twierdziłem, że to był dramat i dalej się przystosowuję, bo po prostu. No tak, wtedy mówię tak samo, powtórzę dosłownie to samo, że dałem dupy i wtedy nie widziałem albo obwiniałem przede wszystkim siebie, że napalałem się na knockout czy coś w tym stylu. No nie chcę do tego wracać, ale tak nie chcę się usprawiedliwiać przede wszystkim, bo po prostu walka była, minęła i dalej jestem mądrzejszy o te doświadczenia, o te 10 rund cennych. Walka była wygrana i tak dalej, ale no nie wiem, jak tam było ze zdrowiem na powiedzmy tydzień przed tą walką, tak? Bo jak robiłem badania dużo wcześniej do walki, jak tutaj przy w zasadach, w przepisach, no to było wszystko ok, ale nie sprawdzałem tego na chwilę przed walką, bo teraz jestem badany praktycznie co miesiąc. No, na początku każdego miesiąca jestem badany kompleksowo. Tak jest. Tak samo teraz będę jeszcze miał wszystkie badania przed zaczynaniem odwadniania się, po odwodnieniu się, po nawodnieniu się, więc będzie wszystko zrobione z głową i mądrze. Na bieżąco monitorowany tak Robert Parzęczewski. Pomimo tej negatywnej oceny ostatniej walki, kontynuujesz współpracę z trenerem Krawczykiem, tak czyli jest. Zakładam, że do tych przygotowań do walki z Mendim nie masz zastrzeżeń. Nie. Tak jak mówiłem to wielokrotnie, trener Grzegorz Krawczyk to jest pierwsza osoba, która w ogóle nauczył mnie lewego prostego i to jest jedyna osoba w całym moim teamie, która jest od początku i będzie do samego końca kariery. Wiadomo, tam ktoś może dojść, odejść, ale to trener Krawczyk to cały czas jest tą głową, która dowodzi tutaj całym tym wszystkim i jest tym wszystkim najważniejszy. Tak się śmiejemy nawet z trenerem, czy to przy na treningach, jak trener prowadzi kogoś czy coś, że trener jest głową, mózgiem, a ja jestem tylko ciałem i wykonuję to, co on mi każe. Ale to jest taka sztywna relacja zawodnik-trener, czy jednak taka kumpelska, może nawet przyjacielska relacja z trenerem Krawczykiem? No wiadomo, na treningu to jest trener-zawodnik, tak? Nie podważam żadnej decyzji trenera. Dużo rozmawiamy, tak? Bo Mam takie zaufanie do trenera, jeżeli chodzi o sport, ale też o życie prywatne, bo to jest mądry, inteligentny facet. Bardzo też mojej kobiecie się spodobał pod względem właśnie charakteru, że to jest spokojny, poukładany facet i po prostu widzi, że ma na mnie dobry wpływ. Nie tylko tutaj rozwój sportowy, ale też mentalny. Dopełniacie się panowie troszeczkę. No, trochę tak, bo wiadomo, ja taki jestem taki bardziej agresywny, taki podbludniwy. Wiadomo, że już z roku na rok jestem coraz starszy, i też mądrzejszy, a trener taka oaza spokoju, co mnie uspokaja, co też no, pozwala mi napędzać się, czy marzyć i celować gdzieś wysoko, też tam widzi jakiś tam we mnie potencjał na tytuł, na mistrza świata, ale tak spokojnie, stanowczo na ziemi, krok po kroku robimy. Mówisz, że jesteś troszkę nadpobudliwy. No, jeśli tak mówisz, no, zakładam, że wynika to z charakteru. Bardzo ciężko jest opanować ten charakter w ringu.
kiedy wychodzisz do walki, no bo ten spokój chyba między linami jest bardzo istotny. Jest, właśnie tu jest, myślę, że bardzo duży mój atut, tak, tam niektórzy mówią, że moim największym atutem jest czy ta wydolność, czy siła uderzenia, a wydaje mi się, że ten mój corner, narożnik jest takim największym moim atutem, bo w niejednej walce pokazałem, że po prostu coś nie wychodziło, bo za bardzo się spalałem psychicznie, czy chciałem uderzyć za mocno, czy coś na siłę chciałem zrobić i wystarczyła tam jakaś tam wskazówka, po prostu jakieś tam trener Kawczyk coś tam powiedział, wie jak do mnie dotrzeć, przede wszystkim wie jak mnie uspokoić i wychodziłem do następnej rundy całkiem inny parzyczewski i kończył walki. Robert, no, my dzisiaj się spotykamy przede wszystkim dlatego, że zbliża się twoja kolejna walka, to może powiedz z kim, gdzie i kiedy ten twój następny pojedynek? 4 kwietnia w Warszawie na gali MB Boxing Night 7, bitka warszawska, gdzie w walce wieczoru zmierzę się z Ryanem Fordem. Zawodnikiem, z którym miałem się zmierzyć w Dąbrowie Górniczej pod koniec zeszłego roku. Tak jak dałem słowo, nie mi to jest oceniać, ale uważam się za słownego człowieka. Dałem słowo mojemu promoterowi, Marszowi Grabowskiemu, jak i organizatorowi gali Mateuszowi Borkowi, że chcę z tym zawodnikiem walczyć, że się go nie boję. I po prostu przełożyliśmy tą walkę i dojdzie do skutku. Tak, bo od razu też pojawił się komunikat, że walka z Fordem nie jest odwołana, tak. Jest przełożona na moment, kiedy ty wrócisz do pełni zdrowia. No to porozmawiajmy troszeczkę o twoim przeciwniku. Ryan Ford, 37 lat, czyli nie najmłodszy rywal. Bilans walk 17 zwycięstw, 6 porażek, ale tylko jedna porażka przez knockout. No i co w takim razie powie na to Mr. KO? Wiadomo, ta jedna porażka przez knockout to jest taka kontrowersyjna, bo przegrał ze świetnym zawodnikiem Joshua Boasti, a tam był cios poniżej pasa, więc tak naprawdę to nie taki knockout naciągany. Jest to twardy zawodnik, bo przegrywał z naprawdę dobrymi zawodnikami, a z każdym tam równą walkę i ta walka mogła iść tam czy to w jedną stronę, czy w drugą stronę, czy minimalnie, czy na remis. Więc jest to twardy zawodnik, potrafiący mocno uderzyć. No idzie do przodu, może przyjmować bomby, a i tak się nie cofa, cały czas idzie do przodu. No wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że taki zawodnik będzie mi pasował stylowo, że po prostu będę miał możliwość pokazać w ringu, co potrafię. Czyli ciężka walka się szykuje. Tak, i szykuję się i się nastawiam na pełen dystans, na po prostu 10 rund ciężkiej bitki. A jak rozmiarowo, to jest większy zawodnik od ciebie? Tam na boksreku piszę 1,80 m, więc, ale to wiadomo, to miara miarzeń jest nierówna, ale pewnie będzie parę centymetrów niższy ode mnie. Powiedz, ty już się zdecydowałeś na swoją kategorię wagową, no bo to chyba trzecia walka z rzędu, którą walczysz w kategorii super średniej, tak? Tak, i mam zamiar kontynuować karierę w kategorii super średniej tak długo, jak będę w stanie robić tą wagę. Bo wcześniej walczyłeś w kategorii, czyli to jest jedna kategoria wyżej, w tak sensie jest. kategoria cięższa. Dobrze, to w takim razie, skoro zdecydowałeś się na kategorię super średnią, to zapewne patrzysz na sam szczyt. Który z obecnych rywali jest w tym momencie najlepszym bokserem, jeśli chodzi o super średnią na świecie? No, cały czas uważam Kaluma Smitha za kozaka, za numer jeden super middleweight. Dalej jest świetny, ale teraz mam takie wahanie, czy to Smith, czy to Benavidez, bo też jest właśnie Meksykańczyk młody, niepokonany, też jest mistrz świata IBF Plant, niepokonany, czyli to jest ta trójka, no jest niepokonany Bill John Sanders też w WBO, więc jest czterech mistrzów świata, czterech różnych tych prestiżowych federacji, każdy z nich jest niepokonany. I to jest ta czwórka taka najlepsza. No ja nie ukrywam, że na największe szanse bym widział i bym przyjął taką walkę z Bill John Sandersem, bo jednak myślę, że mimo tej jego niewygodności i ruchliwości gdzieś tam upatruję jakieś tam swoje szanse, że mógłbym go przełamać. Ale, tak, ale, mówię, to, razie... ale to przez to, że twoim zdaniem Bill John Sanders jest najsłabszym z tej czwórki, tak, czy że najbardziej tak, pasuje tak, twojemu stylowi? Uważam, że jest najsłabszy z tej czwórki. A z którym byś chciał najbardziej zaboksować? Z tej czwórki z Bill John Sandersem, tak jak mówię, że nie ukrywam, że tam widzę największe szanse według mnie do zwycięstwa. A tu też, żeby to brzydko nie zabrzmiało, że jest najsłabszy z tej czwórki, bo to też jest kozak, tak, mistrz świata niepokonany, więc ta cała czwórka jest kozakami, ale uważam, że po prostu
trzech pozostałych mistrzów świata by wygrało w walce z unifikacyjnej z Billie Joe Saundersem. No wymieniliśmy czterech mistrzów świata. Ty wybiegasz myślami do walki o tytuł mistrzowski? Tak, planujesz sobie oczyma wyobraźni, nie wiem, 2021, 2022 Parzęczewski wchodzi do ringu, żeby was zawalczyć o pas? Na pewno jak każdy człowiek, czy to ty, czy to ja, czy Kowalski, czy inny też tam wybiega myślami, czy to finansowo, ile może zarobić, co zrobi, kiedy wybuduje dom i kiedy założy rodzinę, czy tak dalej. Ja tak samo wybiegam, ale tak jak mówię, najważniejsza jest walka 4 kwietnia i dopiero po tej walce będę gdzieś tam dalej rozmawiał poza czterema ścianami trener zawodnik, bo tu z trenerem często rozmawiam i tam analizujemy, z kim byśmy chcieli, z kim byśmy, kiedy byśmy chcieli, co nie, tak dalej. No ale przyznaj się, no mówimy finansowo, jakbyś ty analizował to wszystko pod kątem finansowym, to już byś był po walce z Kowaliowem. Dokładnie, no, dlatego ja mam czas, żeby zarobić, a po drugie uważam, że jest tyle różnych możliwości zarabiania pieniędzy, że nie muszę sprzedawać swojego rekordu i dawać, obijać się po mordzie i ryzykować zdrowie czy życie dla pieniędzy, tak? Bo wiadomo, te pieniądze są ważne, bo jednak z czegoś trzeba żyć, trzeba się móc przygotować i tutaj jest lepiej, tak jak to się mówi, płakać w Mercedesie niż chodzić z buta na treningi, tak? Ja tam, tak jak mówię, ja się tam niczego nie boję, bo przerabiałem początki kariery zawodowej, walczyłem za darmo, opłacałem dzięki pomocy sponsorom swoich rywalów całe przygotowanie, nic z tego mi nie zostawało. Później tam jakieś drobne, jeszcze do tego łączyłem karierę zawodową z stanie na bramkach po nocach, na pracy na budowie. Od bodajże 3 lat, dzięki właśnie tutaj pomocy moim sponsorom, za co jestem im partnerom biznesowym bardzo wdzięczny, mogę się skupić tylko i wyłącznie na boksie, dlatego przez ostatnie lata zrobiłem taki duży progres. I po prostu cieszę się z tego, że mogę się cały czas rozwijać, a prędzej czy później dostaję stąd te propozycje o walki o Mistrzostwo Świata, ale nie zależy mi tylko i wyłącznie być challengerem, pretendentem, bo jednak to nie jest żadne dla mnie wyróżnienie i nie byłbym dumny z tego, że tam w wieku 20 czy tam 25 latach byłem pretendentem, bo tych pretendentów już w Polsce trochę mieliśmy, a jednak tych Mistrzów Świata nie za wielu. Mistrzów Świata nie za wielu. Zanim ten krok w postaci walki o Mistrzostwo Świata, planujecie walkę za granicą? Bo ty na razie w Polsce tylko walczysz chyba. Tak, cały czas planuję, no i chciałbym, jestem otwarty, ale to wiadomo, że jak jest jakieś większe ryzyko, no to też musi być większa wypłata, bo jednak za walkę za granicą trzeba więcej zainwestować na przygotowania, tak jak mówię. Mamy jakiś tam ograniczony budżet, który na dzień dzisiejszy starcza, żeby się przygotowywać na takich rywali, jakich mam. I tak często ryzykuję, bo myślę, że przy tak niskim budżecie, jakim mam na dzień dzisiejszy, to i tak dużo ryzykuję, biorąc walkę z Ryanem Fordem, tak? ale wierzę w siebie, jestem pewny swoich umiejętności, techniki i taktyki założonej przez trenera Grzegorza Krawczyka i wiem, że po prostu to zaprocentuję, że wygrywając tą walkę, czy to następna będzie kolejny raz w Polsce, czy już tam zauważy mnie świat zagraniczny i będzie jakaś propozycja taka sensowna, bo wiadomo, że jechać za granicę, czy o Mistrzostwo Świata, czy do walki z jakimś tam kozakiem, który tam jest wysoko w rankingu, no to też trzeba się do tej walki przygotować. Nie? Mówisz, że jesteś pewny swoich umiejętności. W takim razie zapytam odwrotnie. Gdzie jest najwięcej miejsca do poprawy, nad czym najbardziej pracujecie na treningach? No wiadomo, cały czas w tej obronie, bo tam atakować i iść do przodu to każdy potrafi, nawet jak ktoś nie trenuje boksu, to jakiś tam wiatrak zrobi i idzie do przodu, a jednak ta obrona jest ważna, bo tam trafiać to nie jest żaden sukces, tylko trafiać, a nie być trafionym to jest coś wyjątkowego. Tak kąsać, uderzać, a nie dać się trafić, więc cały czas ta praca na nogach, poruszanie się na ringu, ta obrona, żeby nie tylko być szczelny pasywnie za podwójnej gardy, ale przede wszystkim w ataku. To o tej obronie, o której wspominasz, no to chyba najlepiej to było widać w starciu mistrzowskim Wilder Fury, tak? Czyli Wilder, który ma atomową prawą rękę, w obronie tak naprawdę nie istniał i Fury go by bardzo boleśnie wypunktował.
No tutaj na temat Wydera to ja nie wiem, nie chcę podważać niczej decyzji, bo tak jak mówię, że to nie ja jestem do oceny, do oceniania innych, bo sam robię dużo błędów, tak? Ale wydaje mi się, że jeżeli tam Wider przeważnie ważył tam chyba w okolicach 100 czy niecałe 100 kilo i mocno bił i był szybki, dynamiczny, to niepotrzebnie przytył tak dużo, a po drugie tutaj nie ma co ujmować Tysonowi Furemu, bo tutaj go nie lubię prywatnie, raczej nie znam go, ale po prostu nie przepadam za nim prywatnie, tak sportowo jest, no jest dobry zawodnik, tym bardziej, że miał bardzo dobrą taktykę, że obciążał siłowo wisiał na nim, szedł do przodu, to był jeden z nielicznych zawodników, albo nawet jeden poza Ortizem chyba, który szedł agresywnie na Wydera. Robert, to jeszcze wróćmy na chwilę do Ciebie. Jakie plany na ten rok? Pytam konkretnie o ilość planowanych walk, no bo wiemy, że walczyłeś tak naprawdę rok w rok cztery walki. W zeszłym roku troszeczkę przeszarżowaliście. Ile planujecie walk w tym roku? No trzy na pewno. Chcielibyśmy jakby cztery zrobić, ale to żeby to było wszystko poukładane mądrze, czyli zrobić tą walkę teraz w kwietniu, odpocząć tydzień czasu, zrobić wszystkie badania. Jakby się udało jeszcze przed wakacjami zrobić drugą walkę, byłoby super. Po tych dwóch walkach odpocząć troszkę dłużej, te 3-4 tygodnie i zacząć robić okres przygotowawczy na drugą połowę i w drugiej połowie czy to jedną konkretną walkę, czy dwie cięższe. Robert Parzęczewski, drodzy Państwo, który już 4 kwietnia walczy z Ryanem Fordem. Miejmy nadzieję, że kolejny krok na drodze do upragnionego tytułu mistrzowskiego. Dziękuję Ci bardzo, Robert. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Do widzenia.